Cały internet żyje informacją o tym, że do Andrzeja Dudy dodzwonili się rosyjscy youtuberzy podający się za sekretarza generalnego ONZ. Wszyscy się skupiają na tej informacji, ale nikt się nie skupia na tym, jak językowo poradził sobie Andrzej Duda, a my z panią Agnieszką będziemy właśnie to teraz analizować. Dzień dobry. Dzień dobry. Gotowa pani jest na, no chyba tutaj dużo nas czeka roboty, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Zobaczymy. No to jak zobaczymy, to zobaczymy. Odpalamy całą rozmowę. Hello? Hello. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. So first of all, I want to congratulate you on your impressive victory. Thank you very much, Excellency. Thank you very much. No to chyba na razie możemy przerwać, bo tutaj powitanie, no chyba całkiem okej. Okay. No tutaj nie ma jakichś błędów. Generalnie powiedział, do kogo się zwraca, powiedział to poprawnie, użył prawidłowego słowa, więc tak, nie ma się do czegoś. Pierwszy plus dla prezydenta. How is the deal with coronavirus? Well, coronavirus is under control in Poland. Okay, I hope that it doesn't affect on your elections. On our election, not. No. There was no danger for election and no influence. No i tutaj chyba zaczynają się już schodki. W ogóle o co tutaj chodzi, co to za wątek i czego on dotyczy? No tu prezydent generalnie szukał konkretnie jakiegoś słowa, tak? Chciał odpowiedzieć na pytanie o koronawirusa, chciał użyć konkretnego słowa. Myślę, że chodziło mu o słowo threat. Nie wyszło. Szukał. Wyjaśnijmy, czym to jest słowo, co ono oznacza? Threat to zagrożenie. Zagrożenie, tak. Skończyło się na słowie niebezpieczeństwo, czyli danger. Też jest w porządku w tym kontekście, natomiast to, co tu prezydent robi, to powtarza cały czas to samo słowo, szukając. Słychać, tak? Jak tam się tak próbuje znaleźć w głowie tego słowa. No tak. Więc tutaj minus dla prezydenta za płynność, plus za to, że wybrnął ostatecznie, znajdując jakiś odpowiednik. So who do you think is the main source? The main source of the coronavirus? Yes. Now? In your case, difficult to say. In your case. It's difficult to say. Mm-hmm. It could be Ukraine, because we have many people from Ukraine in our country, so it could mm-hmm. could mm-hmm. be Ukraine. Yeah, but here is not so many cases. Mm-hmm. So I can say that the situation is under control. Tutaj słabo mu poszło gramatycznie, bo jeśli mówi here is not so many cases, tak, i mówi o liczbie mnogiej, wiadomo, are zamiast is i generalnie na konstrukcji, wytłumaczmy, tak? Co to oznacza? Tutaj nie ma tylu przypadków zachorowań, tak? Więc jakby tylu przypadków to jest liczba mnoga. W związku z czym po angielsku powinniśmy powiedzieć there are not that many cases here. A jeśli chodzi o Rosjan, tutaj oni, którzy do niego zadzwonili. Oni jak sobie radzą, jeśli chodzi o pytania? Okay? Średnio. Nie. Z inwersją za pan brat nie są. Rosjanie, rozumiem, też sobie tłumaczą z rosyjskiego na angielski. Zakładam, że tak. Natomiast u nich jest tak, że na tyle więcej posługują się chyba angielskim na co dzień, że stosują jednak bardziej naturalne słownictwo. You have a lot of fight with monuments of Red Army in Poland. And No, not many. But some. We had a few cases, but only a few. No. There is no. This is not very intensive problem. No, I heard. Skąd ten śmiech? Intensive problem, tak? No to nie jest kolokacja, którą chcielibyśmy usłyszeć. Prezydent ponownie próbuje szukać prawidłowych słów i ponownie jest ciężko, tak? Ale tutaj obronił się mocno, mówiąc, jeśli był zapytany, że mamy wiele takich problemów, on powiedział, że niewiele, mamy kilka. A o co chodziło w ogóle? Wytłumaczmy. Chodziło o pomniki, tak? Radzieckie. Dokładnie, radzieckie. I tutaj jeszcze ciekawa kwestia językowa. Jeśli prezydent chciałby powiedzieć, że mamy ich niewiele, nie powinien powiedzieć a few, powinien powiedzieć few. A few oznacza trochę więcej niż trochę. W takim sensie, że mamy wystarczająco czegoś. Few oznacza, że nie ma czegoś dużo, więc tutaj prezydent myślę, że wolałby zastosować few, żeby odbiór był taki, jak by sobie życzył. No i widzicie Państwo, możemy się na błędach prezydenta również czegoś dowiedzieć. Idźmy dalej w takim razie.
you know, this is the difference in I can say understanding. On dość dobrze wymawia, natomiast tutaj pojawiło się słówko difference, różnica, i wypowiedział drugą literę E, która jest niesłyszalna, tak? Powinno być difference, on powiedział difference. Więc okay. Tego nie powinno być. Jest to słówko dość długie, natomiast dość podstawowe, więc tego nie powinno tutaj być. So, don't you want to take back Ukrainian areas? This is not an item of the political discussion in Poland. No. No. We don't talk about this. No. Okay. Skąd ten śmiech tym razem? No nie, tu generalnie widzę, że strasznie chcą podpuścić, tak. naszego prezydenta, tak już. Ale nie daje się. Nie daje się, absolutnie. I tu ciekawe jest to, że jak prezydent chce bardzo wyraźnie coś powiedzieć, to słowo no pojawia się aż tyle razy. Żadne inne słowo się nie pojawia. No. Tak. Daje radę. W podstawowym zakresie, ale daje. Okay. About half of the million of voters. Mm-hmm. More supported me. Cały czas Rafał Trzaskowski i te wybory. Coś nie tak? More supported me, to co powiedział na koniec, czyli bardziej, że wspierało mnie więcej osób. I tutaj szyk wyrazów w zdaniu nie jest taki, jak powinien być. To jest tłumaczenie z Polski kalka, więc absolutnie nie powinno się tu znaleźć. Ale on też robi to ciekawie, on mówi jedną część zdania w jednym miejscu, potem jest przerwa, potem druga część zdania i dlatego mu to może też nie wychodzić, tak? Gdyby wszystko trzymał w ryzach i w jednej części, myślę, że byłby w stanie zorientować się, że to zdanie nie wyjdzie. Did President Trump congratulate you already? He doesn't call me. He didn't call me. But przyszła autorefleksja. Tak, przyszła, ale to jest dobra strategia. Zaznaczmy tu jeszcze, że rozmówca nie zadaje nigdy pytań prawidłowo. On wiecznie używa present perfect, używając jednocześnie jakiegoś keyword do innego czasu, więc jeszcze zmyla prezydenta tak naprawdę, ponieważ normalnie jak z kimś rozmawiamy, jeśli ktoś zadaje pytanie w jakimś czasie, to powinniśmy odpowiedzieć dokładnie w tym samym. A jeśli on stosuje nie ten czas, może prezydent jest w stanie to wychwycić, to jest jakby taki skołowany trochę, tak? Może nie wiedzieć, jak odpowiedzieć prawidłowo i może stąd się to wzięło. No tak, i wytłumaczmy dlaczego, no bo oczywiście chodziło o he didn't, tak. I he doesn't, tak, jest więc różnica. He doesn't oznacza, że nie dzwoni do mnie regularnie, codziennie, a he didn't nie zadzwonił do mnie. I hope that you will not spend this evening without Zubrowka. Thank you very much. Thank you okay. very much. Thank you. No, dosyć zabawny element na koniec. Znowu ta żebrówka się pojawiła w tym nagraniu. O co tutaj chodziło? Tu rozmówca chciał podpuścić. Znowu. Tak, znowu podpuścić prezydenta. Tak, na pewno będzie pan spędzał wieczór pijąc żubrówkę. I tutaj dyplomatycznie prezydent nie odpowiedział na tylko pytanie. Zaśmiał się, tak, bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Także wybrnął, natomiast ponownie to były te same słowa powtarzane, tak, króciutkie zdania. Mógł przecież powiedzieć dziękuję, doceniam, I appreciate it. No to jakbyśmy mieli ocenić poziom językowy Andrzeja Dudy, to? B1+, przy czym nie jest to na pewno wystarczająco dużo informacji, żeby ocenić tak na pewno, tylko na podstawie tej rozmowy B1+, ale sądzę, że był też zestresowany. Więc możliwe, że w teście kompetencji byłoby więcej. Nad czym musi popracować się prezydent? Nad płynnością przede wszystkim i to jest najsłabszy jego punkt. Na pewno gramatyka i słownictwo, żeby te zdania się wydłużyły, żeby lepiej brzmiały, żeby było więcej czasowników frazowych, idiomatycznych wyrażeń, żeby to było bardziej naturalne, a nie takie wyuczone. Wszystko zrozumiał, tak. Chyba, tak. Więc nawet nie jest źle. No to co, trzymamy kciuki za Andrzeja Dudę, mamy nadzieję, że poprawi jeszcze się z tym językiem angielskim, ale tak jak mówi się, przynajmniej moja nauczycielka zawsze mówi, im więcej rozmawiasz, tym lepiej dla ciebie. Więc jeszcze więcej rozmów Andrzejowi Dudzie życzymy.